Polska Dolina Cyfrowa. Czym jest i czym będzie? Jakie stwarza szanse dla rozwoju polskiej gospodarki i naszych firm? Jakie stwarza szanse dla każdego z nas? O tym rozmawialiśmy podczas naszej debaty. Inicjatywy takie jak Dolina Cyfrowa umożliwiają tego typu przedsiębiorstwom jak Tauron przede wszystkim zwiększenie poziomu dostępności, elastyczności, bezpieczeństwa. Daje to możliwość przejścia na taki typowy, klasyczny model usługowy, jeśli chodzi o świadczenie usług IT, co jest bardzo istotne z punktu widzenia kosztowego, patrząc, że płacimy w takim modelu, że płacimy za to, co tak naprawdę wykorzystujemy dla naszych tutaj klientów i biznesów wewnętrznych. Daje to też nam możliwość tworzenia nowego rodzaju usług, połączenia światów OT, IT, jeśli chodzi o duże bazy danych. To jest właśnie taka szansa z naszej strony, że możemy zrobić skok technologiczny, tak? Nie patrzeć jakby jako followersi na innych, jak tam powoli do tego dojrzewają, tylko po prostu od razu rzucić się na głęboką wodę, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Dla mnie sama chmura, czyli to jest fundament naprawdę, a nie jakby kompleksowe rozwiązanie dla biznesu. Od tego moim zdaniem faktycznie trzeba było zacząć, czyli zrobić ten taki plac, na którym możemy tą budowę rozpocząć właśnie pod kątem oczekiwań różnego rodzaju biznesu. Dzięki chmurze przedsiębiorstwa polskie będą mogły myśleć globalnie, działać lokalnie, myśleć globalnie, ale też będą miały przez to i dlatego ten ekosystem chmurowy naszych partnerów, naszych klientów jest ważny, że będą mogły dzięki współpracy z Microsoftem też promować dalej swoje rozwiązania. Bo ja się absolutnie zgadzam z panem dyrektorem Kowalczykiem, że chmura jest fundamentem. My mówimy w Microsoftie, że my jesteśmy platformą i na tej platformie dopiero można budować różne rozwiązania, a te rozwiązania to są rozwiązania głównie naszych partnerów. Microsoft ogłosił w maju tego roku inwestycje w wysokości 1 miliarda dolarów w budowanie centrum danych w Polsce. W ramach tej inwestycji nie tylko będziemy dostarczać usługi chmurowe dla przedsiębiorców w Polsce i na całym świecie, ale też przeszkolimy 150 tysięcy osób, od studentów przez przedsiębiorców do naszych partnerów. Polska Dolina Cyfrowa to taki szeroki koncept połączenia wysiłków wszystkich tych, którym zależy na tym, aby polska gospodarka była jeszcze bardziej cyfrowa, aby w naszym PKB informatyka, ucyfrowienie miały coraz większy udział, aby polska gospodarka mogła walczyć z sukcesem o rynki światowe, także dzięki cyfryzacji. To, o czym jest Dolina Cyfrowa, to nie jest tylko kilkaset tysięcy ludzi pracujących w branży IT, ale to jest zbudowanie systemu wartości opartego o możliwości cyfrowego świata, chmurowego, przetwarzania danych, analiz i wszystkiego, co jest związane z IT. Ale to oznacza wykształcenie takich kompetencji i umiejętności, które pozwolą budować biznesy, budować tradycyjne biznesy, takie jak wytwarzanie i dystrybucja energii, takie jak retail, takie jak transport. Budować te, redefiniować te biznesy tak, aby mogły konkurować z tymi wyzwaniami w przyszłości dzięki cyfryzacji.